niedużego unboxingu nie zobaczycie. Co ty gadasz, synu? Będzie jednak dzisiaj unboxing. Żartowałem sobie tylko po prostu. Na początku tego filmu chciałem wam powiedzieć, że mój znajomy, z którym no już troszeczkę lat ze sobą rozmawiamy, miał niedawno wypadek, także Binio, ja życzę, żebyś doszedł do siebie. Ten film będzie z dedykacją dla ciebie, Damianie, drogi, z Bydgoszczy. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie i kuruj się, chłopie, bo nie możesz to tak robić, że ty, że to na ciebie trafiło. No dobrze. Także kuruj się, a ja was zapraszam na dwie ciekawe rzeczy. Pierwszą, którą otrzymałem, z fajnymi znaczkami, to jest uzupełnianie kolekcji. Nie miałem do jednej gry instrukcji, pomyślałem, że sobie zrobię taką rezerwację na jedną grę, bo nie miałem w ogóle instrukcji przez parę lat i pomyślałem sobie, że będzie dobry moment, żeby sobie sprawić taką, kurde, przyjemność. Jak zwykle się nie przygotowałem. A, momencik. Nie ma tragedii, są mi nożyczki. O ile w ogóle obetną. Jak pewnie się już orientujecie, jeżeli oglądacie moje unboxingi, no to taki wykrój kartridża jest dosyć podobny do pewnej konsoli, która jest wysoko w moich wspomnieniach. Nie wysoko w moich wspomnieniach, tylko wysoko w moim odczuciu. Może trochę średnio to zostało. Tutaj klej zostanie na tym. Trochę niedobrze. Bo mam pomysł co do tego kartridża, ponieważ ja już mam jedną grę taką. Ja je wam nie pokażę, bo jest troszeczkę zasłonięta. Ale chociaż wam kartridż pokażę. Bo wpadłem na taki fajny pomysł, gdzie byście się uaktywnili. Sonic 1, stan no trochę gorszy niż mój cartridge i głównie dla, no właśnie, i tu będzie problem, i głównie dla tej instrukcji pomazanej trochę, ale jest, wziąłem sobie właśnie ten egzemplarz, żeby mieć po prostu tą instrukcję, ale i tak będę musiał wziąć pudełeczko w takim oto kartonowym, było spakowane i głównie dlatego. No już chyba się tego nie da odrestaurować, chyba że jakimś to specjalnym środkiem, żeby papier nie stracił na jakości, ale jest, to się liczy. Samo pudełko nie jest w jakimś takim dobrym stanie, szczególnie tu na dole, pobrudzone jest bardzo. Ale do kompletu jest. Ostatecznie sobie tutaj ją wezmę i voila, proszę bardzo. Była, tak, była. Nie była bez instrukcji. No i druga produkcja przed nami, też na Segę, ale zupełnie inną. Ostatnio przeze mnie bardzo dopingowaną, żeby nie było z nią tak ubogo. Jedna z najlepszych gier na daną konsolę, i muszę to już sobie sam odpakować, bo muszę ocenić sobie stan pudełka, czy jest adekwatny do moich wymagań. No proszę bardzo. Te kurde pudełka, jak się trudno otwierają. No proszę bardzo, jak ja lubię takie katalogi. Niesamowite to jest. O kurde, ale gruba instrukcja. Panie, to będzie najgrubsza instrukcja, jaką mam. Ładnie. No to chyba wam się pochwalę, jeszcze zobaczę stan płyty. Płyta jest w stanie bardzo ładnym. No. Dobra, w takim razie nie ma co przedłużać, nie ma co się ukrywać, przed wami będzie jedna z najlepszych gier i chyba jedna z jedynych naprawdę zajebistych wyścigówek na Sega Saturn. Tak, ten baner zajebisty i zwłaszcza ta planetka. Czekajcie, od dołu wam pokażę. I przed wami, pewnie już fanatycy Segi widzą, jaki to tytuł, oto Sega Rally Championship z pod tytułem w wersji amerykańskiej 1995. No, ta gra pojawiła się właśnie w 1995 roku z automatowych portów tej gry. Bardzo świetna gierka. Wszyscy praktycznie posiadacze Saturnów bardzo
dobrze oceniają tą grę. Jest świetnie zrobiona, realizm jazdy jak na tamte czasy, 95 rok, słuchajcie. Grafika no dosyć fajna, dosyć ciekawa, muszę powiedzieć. Mówi się, że ogólnie Saturn nie jest przeznaczony do grafiki 3D. Ja bym się z tym nie zgodził. On ogólnie by był zdolny, tylko jednak te podzespoły trochę są... Trochę są zagmatwane, trochę są skomplikowane, ale nic. Ciekawi mnie ten znaczek. O co tutaj chodzi w ogóle? Czemu tu są takie kolory, nie? No. Mamy Lancię i Toyotę jako licencję. Nieźle. Instrukcja w kolorze czarno-białym, ale bardzo gruba. Prawie jak książka. Ile ma stron? Ponad 120. Oj, zapomnijcie w PS4-kach i Xbox'ie łania takich instrukcjach. Tu się ekologia się kłania. Ja wiem, ale... Ale to nowością pachnie. Chyba w ogóle nie było używane. Dobra, sterowanie podstawowe. X, Y, Z. Nie, zmieniamy tylko praktycznie kamerę. L i R to jest zmiana biegów, a... hamowanie, B przyspieszanie i C to jest hamowanie, sterujemy D-padem i startem pauzujemy. Proste. Także fajnie, że takie coś jest objaśnione. Kierownica jest działająca dla tej gry. Jest też taka oddzielna, ale trochę ona kosztuje, ponad 200 zł widziałem, czasami nawet do 300 dochodzi. Jest ponoć bardzo dobra. Opcje przeróżne. Tu mamy wyścigi. Takie bardziej coś jak WRC, bardzo podobne. Też mamy odcinki trasy, też pokonujemy w danym czasie. Kilka samochodów i trzy trasy? Czy tak mi się zdaje tylko? No, chyba że jest więcej, nie wiem. Nie grałem za bardzo. Grałem jedynie w automatówkę i bardzo fajnie się mi grało. Ale tylko chwilę pograłem. Nie wiem, czy tu save'y są w ogóle. Jest. Są save'y. Fajnie. Także moja karta pamięci do Saturna nie będzie pusta. Jest trochę tych trybów. Trzy trasy tylko są. Trochę mało. Myślałem, że więcej będzie. Chociaż, nie wiem, z 6, 7? Nie wiem. Ale mamy wszystko fajnie objaśnione. Jest nawet replay, można sobie zobaczyć. No i dbanie o swoją płytę i tuż po dojczewsku. Tak. Byście się spodziewali tego języka tutaj? No chyba w Europie tak. Ale muszę wam coś powiedzieć. To jest język dojczewski. Dobra. Płytkę na krótko też zobaczycie. Bardzo fajna grafika. Samo to wyrzeźbienie przypomina mi właśnie logo Saturna. Bardzo jest podobne. Można to sobie zobaczyć. No, tak prezentuje się płytka. I stan tej płyty jest dosyć fajny, aczkolwiek są minimalne zarysowania dookoła. Nie wiem, czy je gdzieś tu zobaczycie. Siema. Nie wiem, czy je gdzieś zobaczycie. No, ale jest płyta w stanie bardzo fajnym. Tak się ją umieszczę na górze. I mały bonus dla cierpliwych, którzy chcą zobaczyć, co jest w tej ulotce promocyjnej Sega Saturn z 97. Z 97 głównie dlatego, że tu jest Sega Saturn Software January 97. Ok, zobaczmy, jakie tu gry promowali. Virtua On, Cybers, Troopers, Amok. Jakieś roboty? Ale dziwnie to wygląda. Back 2, ta słynna platformówka w 3D. Niektórzy mówią, że to jest gówno. The King of Fighters 95. Sega Manx Superbike TT, czy jakoś tak inaczej. Motory, może być fajne. Fighters Megamix, czyli wszyscy tacy znani bohaterowie z Segi. Plus, co ciekawe, w wersji japońskiej tej gry jest Pepsi Man. To jest ciekawostka. O, Sonic 3D. Fajnie. I ta grafika hamowania. Wow, podoba mi się. Toriko.
Śmieszny tytuł. Dark Savior. I co? Three Dirty Dwarves. Nawet nie wiem, jak się to czyta. Jakaś bijatyka. Tu mamy... Czy baseball to jest? Kurde, nie znam się. Appaloosa Interactive. Skądś kojarzę te studio. Scorcher. Nie wiem, o co tutaj chodzi. I czekajcie, Battle Arena Toshinden. Ultimate Revenge Attack. Ciekawe. Także no, ciekawe gry. Z 95-96. Ale tutaj z Sonikiem to tak trochę pojechali, bo wiecie, no, gdy się okazało, tak na koniec, tak się okazało, że Sonic Extreme nie wyjdzie, trzeba było coś załatać w tym momencie, nie, bo był problem właśnie. No i 3D tak średnio podziałał. Ale osobiście czekam na tą grę, bo ona właśnie do mnie jedzie, taki mały spoiler. I jeszcze jedna ciekawa gra, ale już tym razem na platformę Nintendo. W porządeczku, co sądzicie o dzisiejszym unboxingu? Dajcie znać. To by było na tyle. Bardzo was wszystkich pozdrawiam. Ciepło, bo jest już nieciekawa jesień. I do usłyszenia, do zobaczenia w następnym wydaniu moich nienormalnych filmów.